Witam was wszystkich w Mrocznych Tajemnicach, mamy odcinek 64, jesteśmy tutaj w kanionie Orka, rozmawialiśmy z Diego. Okazało się, że tutaj nie ma tego całego kamienia ogniskującego, musimy udać się do przemytników. Oni coś na ten temat wiedzą, tak więc nie pozostaje nic innego, jak najszybciej wzięcie się i tam udanie. Zajmijmy się, że mam ten oto kamyczek, tak więc sobie go użyjemy. Obóz przemytników, patatata bum, lecimy naszego szefuncia. W tym obozie, naszym przefunkciem jest taki jeden koleś, Tanger się chyba nazywa. On tutaj osoby bierze i siedzi. Tangor. Tak więc, mam do ciebie pytanie. Cały zamieniam się w słuch, przyjacielu. Podobno jeden z was kręcił się w kanionie troli. Może i tak. A o co chodzi? Byłem tam i nie znalazłem kamienia ogniskującego. Diego twierdzi, że widział, jak jeden z was się tam kręcił. Diego dobrze widział. To był Mon. Miał znaleźć ten kryształ na moje polecenie. I co znalazł? Ano znalazł. Tylko później bardzo szybko się z nim ulotnił. Niech go szlak trafi. Powiedziałem prawie to samo. Niestety słowo nie chciało zamienić się w ciało. Ale ja muszę odzyskać ten klejnot. Gdzie Mon mógł się ukryć? Uwierz mi, też chciałbym powiedzieć. Wtedy osobiście bym mu wytłumaczył, jak nagradzamy złodziei. Posłuchaj, zdaje się, że oboje coś straciliśmy. Ty ten klejnot, a ja sekstant, który ten gnojek zwinął razem z naszymi zapasami. Kiedy odbudujemy statek, bez sekstansu nie opuścimy tej cholernej wyspy. Nasz szyper wypadł za burtę podczas sztormu, a żaden z nas nie ma bladego pojęcia o ustalaniu kierunku na morzu. Dogadajmy się. Jak dorwiesz tego sukinsyna, to wszystko, co przy nim znajdziesz, należy do ciebie. Wszystko, oprócz sekstansu, ma się rozumieć, który oddasz mi. Oczywiście propozycja wspólnego wypłynięcia jest wciąż aktualna. Co ty na to? Chyba nie mam wyboru. Niech będzie. Wiedziałem, że równy z ciebie chłop. Powodzenia na szlaku. Aha, z tego co wiem, Mong był kiedyś płatnym zabójcą na usługach Gildii Złodziei z Korinth. Uważaj na niego, bo to cholernie niebezpieczny przeciwnik. Jestem też pewien, że nie ukrywa się na widoku. Przeszukaj wszystkie nory i zatęchłe dziury w kolonii, a na pewno znajdziesz tego szczura. Jeszcze raz życzę powodzenia, przyjacielu. Dobra, stary, dzięki. Zajmiaszczą i w tym podobne, nie pozostaje nic innego, udanie się w tym momencie do... Czekajcie, mam w ogóle... Mam to, kurna, tam. Do obozu przed kopalnią się weźmiemy i przyniesiemy w tym oto momencie. Cza-cza-bum. Ja bym sobie chciał jeszcze zobaczyć, czy jestem w stanie coś sobie upichcić. Gotować. No ale dobra, mniejsza z tym. Na razie tego robić nie będziemy. Jest późno, ciemno i w ogóle. Tutaj Mong się ukrywa z prawej strony w tej wodzie. Jest jedna z jaskiń. Idziemy do mojego przyjaciela. Weźmiemy od niego bryłki rudy. Czekać nieco, ja tutaj się... Zyski musimy sobie porozmawiać. Jojo, mój przyjacielu. Przyszedłem po wypłatę. Jasne, szefie. Oto 120 bryłek na drobne wydatki. No, nie często tutaj jestem, ale jak tutaj jestem, no to kasę by mi pasowało dać. W końcu z waszym szefem jestem, nie? Wychodzimy zatem na zewnątrz. Tutaj się idzie do nowego obozu. Więc nie kombinuj. On tutaj trzeba wziąć i hopla. Znajduje się w tej oto grocie. To były gobliny i tak dalej, tym podobne bestie. Chyba tam wpłynąć. No już tutaj na lewo mamy kolesia. Ej Bezi, coś mi się tutaj gra spierniczyła, grę sobie zapiszę jakby co. Idziemy z nim porozmawiać ostro. Jo, jo. Czego tu szukasz? Zmiataj stąd, póki jeszcze możesz, gnojku. Zdaje się, że masz przy sobie coś, co należy do Tangora. I ten pies cię tu przysłał? Wychaj, sługusie. Dobra, kolesiowi szybko wyjaśniliśmy, kto tutaj bierze i żoni. Ma 50 ostrzy, kamień ogniskujący, sekstans, podejrzana paczka. O kurnada, jestem ciekaw, co jest za paczka. Idziemy na sam dół, może kiedyś będzie ktoś jej potrzebował. Gdzie jest ta paczka? Okej, Mong się w tym momencie tutaj podniósł, nie wiem, czy coś będzie miał jeszcze do mnie, czy nie, chyba nie. Gdzie jest ta paczka, kurna, ta, powiedzcie wy mi. Kupę czasu tracę. Joj,
Ja mam tutaj rupieci, bajerów, wszystkiego do sprzedania. Jest. Ta podejrzana paczka pełna jest bagiennego ziela, wartość 800. Dobra, nie mam co jej bardziej kombinować. Monku, masz coś jeszcze do powiedzenia, czy nie? Nic mi nie chcesz powiedzieć, ale ja muszę cię wziąć i zabić. 400 punkcików do doświadczenia dostałem za twoją głowę. Jesteśmy w pobliżu chatki kawalorna, tak więc tutaj zrobię cięcie i najbliżej i się weźmiemy i do niego wybierzemy. Znaczy nie, najpierw sobie skoczymy do tego Tangora. No nie wiem po co ja stąd wypływam. Mógłbym sobie wziąć tutaj udłużyć teleporciku do przemytników. Tak więc raz, dwa, magia. Magia zmiaszcza run. I lecimy, moi przyjaciele, do przemytników. Puf. Gonimy jak najszybciej do Tangora. Kusza w łapę. Tam stoi nasz przyjaciel. Ej, jo, jo, jo. Odnalazłem twój sekstans. Mąż też już nie sprawił wam więcej kłopotu. Świetna robota, chłopcze. Naprawdę spisałeś się wyśmienicie. W moim obozie zawsze będzie dla ciebie miejsce. Kiedy stąd odpłyniemy, mam nadzieję, że będziesz wśród nas. Ja też mam taką nadzieję. Pożyjemy, zobaczymy. Bywaj, przyjacielu. Bywaj, przemytniku. No to spoko, to ty zmiaszczą. Nasza sytuacja jest dosyć dobra, nie jest tragiczna. Żeby się tak mogło też wydawać. Wracamy się w tym momencie do Kawalorna. Dobra, wziąłem od niego 9999 brojek rudy. W zamian zadałem ci pierścień oznaczenia, pierścień wytrzymałości, amulet oczyszczenia, ognisty pocisk, kulę ognia, grom i 8 maczug. Resztę kasy ci zapłacę w strzałach. 9000, o za dużo, kurna, mój przyjacielu, gdzie to są te strzały, które ci dałem, masz tyle? Ty, 20, 19, perfekcyjnie, 9, przyjmij. Koniec, się też wezmę i puknę na łóżko do ciebie. Sobie zapiszę, mamy dzień 58, ten. Pocznij do poranka, sen dobrze mi zrobił, zemiaszczo. Tak więc z tymi wszystkimi zemiaszczymi rzeczami, które mam, będziemy zdobywać kolejne. Czyli mam tutaj ostatni cios, pięść bogów, pocałunek wampira, boski młot, pożeracz dusz, młot kowalski, kilof, bronie orków, święte wygnanie, nie wiem co to jest za broń, kuszy, 4 mam sztuki, aż tej kuszy powinien mnie wziąć też sprzedać. No i 3, no i 2 łuki. Mam nasze zbroiczki, tutaj mamy różnego typu zaklęcia. Też tak mam od do sprzedania prawie wszystko. Jedzonko i te sprawy. Czekaj, tutaj jeszcze mam jakieś fajne rzeczy. Zanim udamy się do Saturasu, damy się do na ziemi orków. Tutaj mam zemiaszcze moje zaklęcie, jakim jest teleporcik. Ej no Bezi, co ty kurczę mi odpierniczasz? Opuszczam cytadelę, obóz przemytników, obóz orków. Ta. Teleportowałeś się w inne miejsce, ale tutaj jest właśnie ten cały obóz orków, który mnie interesuje. No, możemy się tam teraz dostać, wcisnąć i w ogóle mamy zaklęcie tego, no, książka. Czyli moglibyśmy się tutaj wziąć i pod spodem przecisnąć. Albo możemy się też zamienić w krwiopijce i tam sobie polatać troszeczkę. To sobie polatamy, czy jakoś to by nie. Gdzie są, kurde, moje zaklęcia, zemiaszcze, powiedzcie mi. Tutaj na dole. Musi być gdzieś ta cała przemiana w krwiopijce. 12 sztuk mam jakby, co? Czekaj, tylko muszę sobie coś wyłączyć, co ja mam pod dziesiątką? Pod dziewiątką, znaczy się, mam tu całe ożywienie szkieletów, na razie to mi nie jest potrzebne, ale kiedyś może to mi się przydać. Mamy kupę, kurczę, tych wszystkich zaklęć pod dziewiątką. Gry sobie zapiszę jakby, co? No bo z gry mogłoby mnie wyrzucić. Nie jest sympatyczna sytuacja byłaby wtedy. Ta, jestem taką małą muszką. Możemy sobie polatać po całej najmniejszej kolonii. Tutaj na górze mamy innego z orków. Dosyć ciekawym wygląda, nie? Nie wiem, jakbyś tam do niego dosyć, ale bym do niego chciał kiedyś się wziąć i z nim porozmawiać. Dobra. Tutaj trzeba się odpowiednio ustawić, moi drodzy przyjaciele. Na razie nie wiem, czy mi się chce tutaj latać po tej całej wiosce. Ale będę latał tutaj z mieczem i wszystkich by to rozwalał.
Tak, w tym momencie to możemy sobie polatać na prawo, na lewo się popatrzeć, co tam się dzieje ciekawego, mam tych kolejnych orków. Dobra, ale nie ma co bardziej kombinować, ja się tutaj muszę wziąć i z nimi ostro pobawić się. Więc w te roli krwiopijce się fajnie bierze i nasz Bezzi odnajduje. Mieczyk w łapę. Zapis gry. No i bierzemy tutaj orków na siebie. Powolutku, powolutku, czekajcie sobie, może tutaj na dół zejdę. Wszystko co możemy, to my się troszeczkę do nich boję podskoczyć. Mamy piwa, dosyć dużą ilość tego alkoholu. Ja tym piwie będę później myślał, na razie chciałbym sobie wziąć jak najszybciej życie i odnaleźć. Jestem na dosyć niebezpiecznych terenach. Te bestie zaraz się mogą na mnie rzucić. Już jakiś leci. Zapis jakby co. Dostałem plus 1 do siły, zamiast 250 punktów doświadczenia za zabicie tego orka. Czyli moi drodzy, przeciamy siłę 352, sobie zapisujemy. No to bierzemy na siebie kolejnych dwóch orków. Kurczę, trzech tam mi leci, czy dwóch? Leci, 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 leci. Pojedynczo to mogę się z tymi otopanami bardziej zajmować. 250 punktów do doświadczenia. Zapis. Dawać mi tu kolejne bestie. Leci na mnie kolejna bestia. Stawimy się tutaj gdzieś w okolicy. 250 punkcików do doświadczenia. Tak, tak panowie, wy się tutaj mną nie przejmujcie, już sobie zapisujemy. Jeszcze mi kupę punkcików, trzeba do kolejnego poziomu. No kurna, Ezzy, weź mi na mnie tego kolesia, bo zaraz będzie tak, że on mnie wtedy właśnie zabije. Okej. Okay. Dałem się tutaj większą grupkę wziąć, tych bestii rozwalić, bierzemy wszystko, co oni tutaj mają przy sobie. Gdzie, że wszystkich tutaj weźmiemy, ładnie obszukamy. Ork, ork, ork. Ich broń, którą później będziemy mogli dać Snowowi, jednemu z kolesi, którzy tutaj walczą z orkami przez całe życie. Przez całe życie, odkąd tutaj trafili do tej całej kolonii. Jak zawsze bym sobie chciał tutaj zobaczyć gdzieś z tyłu, wszędzie gdzie się tylko da. Gdy sobie zapisujemy. Powoli, powoli bym sobie tutaj jakiś innych szczorków tutaj po na siebie wziął i pozawoływał. Kurna chata. Bo to są elitki, tak? Elitki. Ej, orkowie! A kuku. Jestem bezimiennym bohaterem i was kurna od tylca biorę i. Łata? Nie, 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 strzema. To jest tragedia, chłopy moje, kochane. Najmilsze. Coś zbierałem i podjął kusi, dapiam. Co za kolesie, no. To z dwoma to, kurczę, trzeba się jakoś wziąć i dogadać. Nie, ma inaczej. W tej chatce nic ciekawego nie widzę w tym namiocie. Kurna, Bezzi, kurczę, kombinuje, zamiaszczą. Sobie zapiszę jakby co, nigdy nie wiadomo co się będzie działo. Lecimy. Żołnierz, raz, dwa. Na trzy są ciachnięcia, jestem też na trzech ciachnięcia dalej. No to spowiedzcie po mnie zaraz. Nie udało mi się to przetrwać, ale zamiast. Brzmi jego broń. Ma coś przy sobie ten cały żołnierz, czy a mają też tylko swoje topory, zamiast. Czekajcie, sobie wezmę gry. Znaczy, oczywiście, że sobie gry zapiszę, tylko przy tym chciałem sobie wziąć i coś wypić. Esencja uzdrawiająca. Bonus punktu życia 50.
Zanim popchniemy tą do przodu fabułę, to weźmiemy i się tymi łóżkami też zajmiemy. 372, 371, 370, 369, co masz? Zapis. I lecimy na tych elitarnych przeciwników. No, tam już takiej dużej grupki nie mam, no ale powolutku, powolutku, mam nadzieję, że sobie z nimi poradzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ich tam mamy. Udało mi się jednego wziąć i zawołać na jednego. Idziemy za ten tego, za kurtynę. Chodź tutaj, stary, ja ci coś fajnego dam do picia, mam to wino, piwo, czysty alkohol. Zapis. Lecimy na niego, żeby on na nas nie poleciał. Kurna, te musiałem ciachnieć, wykonać, żeby koleś się rozwalić. Dobra. Najważniejsze jest to, że to przeżyłem, a on to tego nie przeżył. Tak więc wypijemy sobie tutaj nasze zmiaszcze. Esencje uzdrawiające, bonus punktów życia 50. Zawsze się może przydać. Okej, okay, zapis gry. B, jak tam sytuacja. Punkciki rosną powoli, powoli. Tak więc, który będzie ze mną teraz w tym momencie się pobawić? No chodź. Mój drogi przyjacielu, taki jak ty jest naprawdę niewielu. Jesteś, idziesz, gonisz, biegniesz. Zapierniczasz ostro, chłopie. Zapis. Dawaj, bez tego pułkownika. Jest 750 punktów do doświadczenia. I zajmiaszczy tobor, kurna, da niszczyciel życia. Pewnie do walki mieczem 25, tak? 89. Może przez to nie mogę się nauczyć. Jeszcze trzech mi zostało, grę sobie zapiszemy. No mam problem, bo nie wiem, u kogo mogę się douczyć do 100% walki bronią dwuręczną. Może przez tą premię, co mam plus 25 do używania miecza, nie jestem w stanie wziąć i więcej wyciągnąć. Lecimy na tego pułkownika, nie, to jest org elitarny. 500 punkcików do doświadczenia, jego broń. No i ci orkowi elitarni, kurczę, nic przy sobie nie mają, żadnego piwa. Ani żadnych alkoholi, którymi mógłbym sobie na przykład życie odnowić kiedyś. 360 esencji uzdrowiających, bierzemy i pijemy. Okej, okay, gry zapisujemy. Jeszcze mi dwóch zostało, tak więc pojedynczo poproszę do tańca, moi drodzy panowie. Pojedynczo, panowie, panowie, panecku, pojedynczo, gdzie ty kurna lecisz? Tamten sobie stoi na wieży, kurczę, i niczym się nie interesuje. Ork elitarny. Dobrze, że mam ten miecz. Na odległość gościa biorę. Nie pozwala mu się wziąć i zbliżyć. Tak czubeczkiem go biorę i atakuję mojego mieczyka. Czekajcie, tutaj może być dość ciekawa sytuacja. Tak więc dobrze jest tutaj sobie wziąć życie od odnowić na maksa. 349, 348 jest zajmiaszczo, zapis gry. I lecimy. Mieczu w łapę. Schodzimy na dół, da? Moi drodzy przyjaciele. Gdzie są moi drodzy orkowie? Ten dole jest ciekawy, a jest bagno. Na prawo, na lewo, aj bez i co ty kurczę kombinujesz, żebyś mi tutaj nie spadł? Wiem, że te kraty są dosyć takie, no... Ej, orku! Jo, jo, coś na mnie biegnie? Ty fajnie, kurwa, orka, orek na mnie biegnie, orek na mnie biegnie, ork! Ja sobie zapiszemy, co? Ork, strażnik. Kurczę, ja mam strasznie tutaj mało tych punktów, już do życia odbieram. A doświadczenia plus 500 mam za niego, to jest dosyć dużo doświadczenia. Idziemy na prawo czy na lewo? Idziemy najpierw na lewo.
Tutaj widzimy Niegorka, który bierze i odstaje od tej całej swojej grupy przyjaciół. Odstaje, odszedł na chwileczkę. Yo, yo! Chodź, idziemy porozmawiać. Zapis. No chodź tutaj, kurczę orku, no co ty mi odpierniczasz do jakiejś kombinacji całego? No to zawołam sobie twojego przyjaciela, ty tam stój. Ale cię nie ruszę. Nie chcę z tobą już więcej rozmawiać. Nie chcę mieć z tobą już więcej wspólnego. Tak mnie wziąłeś i olałeś. Wiem, chwila. Już idę do ciebie. Więcej punkcików do doświadczenia. Też mnie kurczy, dosyć ostro ci kolesie biorą i chcą poturbować. Czekajcie. Życie mi zjechali, trzeba się jakoś tutaj podratować. 348 esencji uzdrawiających. No i jeszcze jedną sobie wypijemy z zamiaczu. Zapis gry. Lecimy. Jest 500 punkcików doświadczenia, udało mi się to wziąć, przetrwać. W sposób taki, że on mi tutaj nic nie zrobi, idziemy do przodu. Zostawimy sobie tych orków za plecami, czy ja? Nie na pojedynczy, bym sobie je tutaj wziął i chciał zawołać. Jest, nie w dwójkę, nie w dwójkę, kurna, w dwójkę na mnie idą. Ja nie wiem, dokąd ja by z nimi się tak bawił. Chyba, że oni się tutaj wezmą, też zawieszą. Idą na miasto, panowie. Zapis klikby co? Znaczy kurde, ja mogę sobie wczytać, a nie zapisać, dobra. Idziemy do środka. Się będę przejmował jakimiś orkami, zobaczymy co tutaj ciekawego może być. Ten nam idzie. Ciągamy broń, grę sobie zapiszemy jakby co. No była dosyć nieciekawa sytuacja, albo ja, albo on. Miksturki mamy jeszcze do życia, tak więc miksturkami będziemy się brać i ratować. 340 mamy ponad sztuk. 328, grę zapisujemy. Lecimy dalej. Przy lewej stronie się wydaczymy jakby co. Chciałem sobie tutaj wszystko wziąć, ładnie splądrować. Skrzyneczkę, a w środku mamy przemiana w orkowego psa, uzdrowienie, światło, ognista burza, ognisty deszcz, kula ognia, no i orkowe zaklęcie teleportacji. Nie pamiętam, gdzie to orkowe zaklęcie teleportacji mnie przynosiło. Może kiedyś je wezmę i wykorzystam. Tutaj idziemy się też na prawo rozejrzeć. Oczywiście, że tutaj musi być jakaś skrzyneczka, którą mogłabym wziąć zainteresować. Eliksir uzdrawiający, wyciąg uzdrawiający i coś jeszcze podniosę, dobra, czyli trzy takie duże, trzy rodzaje napoju do życia i trzy rodzaje napoju do many. Czekajcie, ja stąd idę do przodu i tutaj jest mam zejście dalej. Czekajcie, gra może sobie zapisać jakby co, nigdy nic nie wiadomo. Mamy tutaj trzecią skrzyneczkę, w której będziemy mieli, moi drodzy przyjaciele, zioło uzdrawiające 4 sztuki, kocianka 5 sztuk, liść dębu 3 sztuki, dragrot ileś tam sztuk, nawet nie zobaczyłem dokładnie, czyli na lewo byłem, na prawo byłem, nie postawiłem nic innego jak lecenie tam, gdzie nas jeszcze nie było, czyli do przodu. Ork elitarny. Ok, tutaj mam tych kolesi, którzy wcześniej kurczę za mnie we dwóch chcieli pójść. Zajmiemy się tym kolesiem na prawo najpierw. Pojedy, co kurna za panowie. Odsuniemy się na dosyć bezpieczną odległość, gdzie sobie zapiszemy. No na niego pójdziemy, czego by nie. Mieczyk w łapę. Kurna chata, ten koleś mnie strasznie wziął, no i pod 19 sztuk życia mi zostało. 338 esencji uzdrawiających. Jest zajmiaszczo, zapis gry.
Panecku! Kurna, znowu na mnie dwóch idzie, oni mnie zabiją we dwójkę, kurna, nie, jakby się wziąć z nimi zająć. Jakby to zrobić, żeby się z nimi wziąć i dogadać odpowiednio. Chodzą, jak jeden mąż za mną. Nie no, z tymi szamanami to jest w sumie dosyć sympatyczna sytuacja. Uciekamy jak najszybciej stąd, mam nadzieję, że mi się uda to wziąć i rozwiązać sytuację w sposób bardzo inteligentny, dosyć inteligentny. Na mnie lecą? Leci na mnie jeszcze on? A leciał na mnie, widziałem, że na mnie leciał. We dwóch na mnie biegnie? Tylko nie, tylko jeden, co zamiaszczą. Z jednym mógłbym się jeszcze pobawić, kurna, ta, czekajcie chwilę. Kurna, ale mnie wierzej. W ogóle sobie zapiszemy. Lecimy do tego orka wirusa. Ten już stracił nadzieję. Na 400 punkcików doświadczenia, bierzemy jego mieczyk. Ja oprócz tego sobie nic ciekawego nie mam, dałbym się go wziąć nareszcie. Od tamtego orka odciągnąć, gdy sobie zapiszemy. Mieczyk w łapę, na niego lecimy. Punkcików do doświadczenia, kurczę, to jest sytuacja nieciekawa, tutaj miałem zwłoki tych wszystkich magów i w tym momencie nie ma nic. Ale ja przepadło mi wszystko. Znaczy magowie normalnie przy sobie nic ciekawego nie mam, bierzemy tutaj kolejnego orka elitarnego na siebie. Chodź kiciusiu, sobie zapiszemy jakby co. Lecimy na tego całego orka pułkownika. Dla niego jestem na dwa ciaknięcia. Okej, niszczyciel życia, da. Bierzemy sobie, kurna, hata tutaj nasze zamiasze, miksturki. 323. Tutaj mamy kolejnych dwóch kolesi, z którymi musimy się wziąć i odpowiednio dogadać. Zapis gry. I lecimy do przodu. Nie, panowie, pojedynczo, gdzie to da za mnie? Kurna, we dwóch chcą lecieć. Chyba, żeby go zukł jakoś wziąć i zawołać, nie idzie. Jaki nie mogę tam ten posążek sobie zdjąć, czy nie? Ty da się, kurna. Ej, no bestio, co ty kurczę robisz? Gdzie ty idziesz? Idzie, spoko, zapis gry. I lecimy na niego. Orkelitka. 500 punkcików do doświadczenia, bierzemy jego zamiaszczy topór, od razu musimy się wziąć i troszeczkę podleczyć, 315. Spoko, zamiaszczy zapisy. Jeszcze kupę mi punkcików, brakuje do kolejnego poziomu, nie wiem kiedy go zdobędę. Kurna, mnie tutaj ostro biorą i turbują. Klepią mnie ostro. 302 sztuki. 288 zapis. Mieczyk w łapę. O kurna, jak tu ślicznie u was. Jakby tam wziąć i z wami porozmawiać, moi drodzy przyjaciele, to ty za. Jednego. Ha, leci na mnie, znaczy leci, idzie powoli, bardzo powoli na mnie jeden ork zajmiesz. Chodź bestio, moja ukokana. Lecimy na niego, moi drodzy przyjaciele. Wredny ork warrior. Wiecie, kręcę, wiem, tutaj życie odbieram. Powoli, powoli. Kurczę, mam nadzieję, że taktycznie mi się uda go tutaj rozwalić. Nie, walka będzie taka nie, bo to mi się uda. 1000 punktów do doświadczenia. Mroczny kat, czyli mroczny kot. Pierścień wojownika 2, bonus do siły 10, bonus punktów życia 25, spoko. Sprzedaż będzie zamiaszcza rzecz. 1000 punkcików do doświadczenia z niego dostałem, no to spoko, jeszcze troszeczkę punkcików mi brakuje do kolejnego poziomiksu. Czyli on siedział sobie na tronie, tak? Miał przy sobie dwie te takie bestie, tych pułkowników miał przy sobie. Jednego, kurczę, dwóch na mnie leci, no kurna, haca z tymi orkami,
śpi, mi czego, kurna, wszyscy są na mnie we dwójkę iść. Zaraz sobie wezmę i zawołam mojego przyjaciela, jakim jest ten tego, no, demon. I on się wami zajmie. Czekajcie, jak ja sobie zapiszę. Czy coś się stanie, jak tą dźwignię pociągnę? Nie, jest zablokowana. No ci orkowie już powinni wziąć i się uspokoić. No przy tym wziąłem i z jednym tylko chciałem porozmawiać. Czekajcie, tak pod ukosem muszę do niego pójść, podejść. Panie orku, hej, chodź. Idziemy na innego. Leci chłopak. Mam dobre wino w kartoniku. Okej, zapisujemy grę. Dajemy tego orka pułkownika. Masz kurwa, dlaczego miałem, musi on zawsze trafić? Za jakie grzechy? Jest 750 punkcików doświadczenia, miec życia. Zawsze jak walczę z tymi bestiami, to muszą mi kurczę trafić. Jestem dla nich na dwa sieknięcia, a ja muszę ich brać i siekać nie wiem ile razy. 284 jeszcze mamy esencje ozdrowiające. Znaczy nie wiem do jakiej tam liczby sobie wezmę i zjadę. Będę te lepsze używam niedługo, już mam ostatniego w tym momencie tego kolesiarka sobie zapisujemy. Mieczyk w łapy, lecimy do niego. Kurna, bestio. Miecz pułkownik, żeby twój zamiaszczy mieczyk. Róg ma, kolejny róg, to już trzeci. Wiem, że dzięki jednemu chyba rogowi będę mógł sobie przywołać smoczusia. Skrzyneczka, mam nadzieję, że bez żadnego szyfru. To jest piękne. Bronie różnych orków mamy tutaj, kurczę, no nie wiem, czy to jest mi czokolwiek potrzebny, tylko kata. Bym sobie założył tego kota. 160 mroczny kotyk. Mroczny kot. Widziałam coś takiego gdzieś wcześniej jeszcze. Zapis gry. Lecimy w ten oto dziwny tunel. Nie wiem, czy w normalnym gotiku coś takiego było. Naprawdę, nie wiem, na prawo czy na lewo? Chyba to jest jedna kolumna, którą możemy sobie dookoła po przebiec, dokładnie. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. Może jakiś przycisk się za tym patrzę, szczerze mówiąc. Tutaj mamy kurna chata człowieka. Tutaj mamy kurna chata orka. Najpierw idziemy do człowieka. Alchemik. Jest już gotowy. Proszę, tylko nie rozbij. Muszę cię jednak ostrzec. Mikstura jest bardzo niestabilna i masz nikłą szansę na to, że przeżyjesz po wypiciu tego wywaru. Jak to nikłą szansę? Dlaczego? Smocza krew to niezwykle żrąca substancja. Perły co prawda zneutralizowały złą aurę, ale ludzki organizm jest antagonistą w stosunku do krwi smoka. Czyli co, lepiej to wylać albo wyrzucić? To już zależy od ciebie. Ale pamiętaj, że ja cię ostrzegałem. A jak oceniasz moje szanse na przeżycie po wypiciu wywaru? Mam być szczery? Jak najbardziej. Jesteś silnym mężczyzną. Myślę, że 5-1 na twoją niekorzyść. Cholera, to trochę mało. A jakie jest działanie wywaru? Jeżeli twój organizm poradzi sobie z miksturą, to prawdopodobnie odziedziczysz jakąś cechę smoka. Nie wiem na pewno, to tylko przypuszczenie. Dobra, raz kozie śmierć. Dokładnie, Bezi. Mściwo stali, chłopie, czekaj, z co możemy porozmawiać, nie? Mam rośliny na sprzedaż, uważ na miksturę. No proszę, kogo tu znalazłem? Witaj, przyjacielu. Nawet nie wiesz, jak się cieszę na widok twojej zakazanej gęby. Co ty tu robisz? Jak się tutaj znalazłeś? Co robię? Czekam na śmierć do cholery. Nie wiem, dlaczego ci troglodyci trzymają mnie tutaj żywego. Może skończyły im się zapasy żywności, a trafiłem tu przez własną głupotę. Zbierałem zioła i nawet nie zauważyłem, kiedy znalazłem się na terytorium tych włochatych mał. No, a resztę to już możesz sobie sam dopowiedzieć. Dziękuję, przyjacielu, za uwolnienie. Dalej już jakoś sobie poradzę. Znam pewne przejście przez góry. O cholera! Co to za odgłosy? Ktoś tutaj idzie. Ej, no weź mnie kurczę, nie strasz, gdzie ty kogokolwiek widzisz? Jak ja sobie zapisujemy go, co? No, z drugiej strony mamy kolejne... Dobra, wygrałem! Ork dozorca, ja mam tego mam życia.
Ty się skąd kurna kobie pojawiłeś? No ja. Ja mało życia. Panowie, muszę sobie wziąć i się uratować. Orku, dosyć nieciekawo wygląda, że się trochę ciebie boję, no ale zaraz z tobą porozmawiamy tak ostro i w ogóle i tym podobne. Kurna tam. Bierz te wszystkie napoje, weź się jakoś kurna bez im, mój kochany. Podratuj. Grę sobie zapisujemy. Ork Renegade. Orku, powiesz mi coś ciekawego, nic mi nie ciekawego nie powiesz. Wybacz przyjacielu, z tego wszystkiego zapomniałem ci podziękować. Uratowałeś moje dupsko. Weź proszę ten klucz. Otworzysz nim skrzynię w opuszczonym tartaku. Możesz zatrzymać wszystko, co tam znajdziesz. Wiesz co? Weź też tę recepturę. Nauczysz się z niej, jak ważyć różne napitki. Być może ta wiedza na coś ci się przyda. Potrzebujesz tylko stołu alchemicznego, menzurki i trochę cierpliwości. Jeszcze raz dziękuję za uratowanie życia. Miałeś szczęście, że lubię wtykać nos w nie twoje sprawy. I tym razem padło na orku. Szczęście? To było błogosławieństwo Bogu. Nigdy o tym nie zapomnę. Cała przyjemność po mojej stronie. No to spoko. Co ty zamiasz, to zobaczymy go już niedługo w... na klifie, jak będziemy poszukiwać jakichś miksturek. No tutaj mamy te całe bagno tych orków. Nie, to nie wiem, czy coś ciekawego będzie. Kiedyś może się tu jeszcze wrócimy do tego orka. Na regenerata może bym wziąć. Nie uwolnić, gdzie sobie zapiszę jakby co. Orku, ja cię owalniam, patrz, że jak mi coś zrobisz, to ja cię kurczę zabiję. Yo, yo. Zaraz zginiesz po miocie Beliara. Moja nie być pomiot. Kurczak być pomiot. Moja sprzeciwić się. Moja zostać zamknięta. To nie jesteś tu z własnej woli. Moja zaatakować kapłan. Kiedy kapłan kazać moja składać hołd. Kruszek. Kruszek być zły demon. A ja widzisz to od przyjaciela moja. Kruszek. Dlaczego cię nie zabili? Moja nie wiedzieć. Moja chcieć walczyć do końca. Moja być honorowa. Moja być wojownik. Moja mieszczyć mora i morę bać. Czyli zhańbiłeś się życiem, tak? Moja musieć umrzeć w walka. Inaczej moja być przeklęta. Co teraz uczynisz? Moja ma dług u mora. Moja będzie walczyć u boku mora, żeby spłacić dług wojownika. Chcesz walczyć razem ze mną przeciwko swym braciom? Moja być renegat. Moja nie mieć bracia. Moja mieć tylko jeden przyjaciel. Orszak. Moja pomoc mora w walka. Skoro tak bardzo chcesz zginąć, to czemu nie? Tylko nie podchodź mi pod ostrze, orku. Mora uwolnić moja. Teraz moja spłacić dług. Moja podąży za mora. Dobra, spoko, to ty zamiaszczu. Ja bym sobie chciał tutaj kilka rzeczy podnieść, będę ten topór, no. Jest do podniesienia. Dobra, tak więc orku, jak chcesz ze mną chodzić, to chodź. Idziesz? Czelakinesa włapę. Tutaj wszędzie byłem, szczerze mówiąc, chyba. Między innymi jeszcze tego przyjaciela, którego zaraz weźmiemy i wybijemy. Idziesz, orku, czy nie? Kieci. Znaczy tutaj wszystko już wybiłem, chciałem sobie tylko zwrócić okiem, czy coś ciekawego, jeszcze by się nie stało. Orku! Ty jesteś, kurna, spoko, to ty masz, czy masz jakiś miecz, może, czy a? A nie wiem, tą figurkę jakby co ty kiedyś sobie weźmiemy i zdejmiemy, szkoda mi tych... szamanów, których powybijałem i których, kurna, to już nie ma. Nie, no tutaj całą mapę zwiedziłem, wszystkich orków porozwalałem. Zostałeś mi tylko ty. Idziemy do góry. Idziesz za mną, orku, czy a? Czyli mamy dwie miksturki do wypicia. Dosyć ciekawe miksturki do wypicia mamy. Czekajcie, czyli grę sobie zapiszemy jakby co? Więcej punktów doświadczenia dostaliśmy z niego. Ej, mam dwa miecze koło siebie. Żyjesz ty, czy nie żyjesz już? Nie no, żyje chłopak. Powiedzmy, że żyje. Lecimy w tym momencie do tartaku zatem. Zobaczymy, co tam ciekawego jest w tej oto skrzynce, która
mnie interesuje. A ten tartek jest w pobliżu obóz przemytników, opuszczona Cytadela, nowa kopalnia, stara kopalnia, obóz fanatyków, obóz orków, obóz sekty, nowy obóz. Obóz fanatyków, stara kopalnia, opuszczona Cytadela, obóz przemytników. Lecimy za tym, moi drodzy przyjaciele, do starego obozu. Stary obóz, tak, lecimy do starego obozu. No i stąd udamy się z buta do tej całej... Do tego całego klasztoru, zmienną kształt niech. Nie wiem, czy co się stało, dlaczego nie mam tutaj tego całego... Jak to się nazywa? Teleporciku. No, znaczy tutaj ten tartek mamy pomiędzy tym całym klasztorem zmiennokształtnym a starym obozem, tak więc ja się tam z buta nawet mogę wziąć i udać. Pamiętam, że tam była jedna skrzynka, której nie mogłem wziąć normalnie, otworzyć. Tak więc udamy się tam jak najszybciej, moi drodzy przyjaciele. Dawaj bez Z. Czekajcie, grę sobie zapiszę jakby co. Tu też widzimy ten cały czerwony daszek. Dostaliśmy też tą całą krew tego całego smoczusia. Chciałbym sobie ją wziąć i spróbować. Zobaczyć, czy moja postać to przeżyje. Przetrwa, czy nie. No i później już w kolejnym odcinku damy się do tego całego aktu czwartego. O, tutaj mamy ten cały tak, wszystkie te aligatory porozwalałem, zabijałem ich w ogóle. Miałem ten cały kuferek, którego nie udało mi się otworzyć, teraz już mam z niego klucz. 10 ryżów, 12 serów, 20 chlebów, no i pancerz straży królewskiej, wow. Dosyć ciekawy pancerzyk mamy, czekajcie chwilę. Dobra, spoko, co ty zmiaszczą. Czekajcie, żeby sobie kilka tutaj... Rzeczy ciekawych mam w tym momencie poziom 28, tam. Siła siła 352, zręczność 214, mana 307, punkty życia 760, tam. Chłod ognia 228. Cześć, ten pancerzyk mnie interesuje, oj. Mega siły 60, ochrona przed bronią 60, przed pociskami 40, przed ogniem 25, przed magią 10. Wow, to jest najlepsza rzecz, jaką ja posiadam w tym momencie. Gdzieś tutaj miałem ten cały napój, dosyć ciekawy. Gdzie on jest teraz, powiedzcie wy mi? Ja bym sobie go chciał gulnąć. Jest. Mikstura ze smoczej krwi, krew bestii zdaje się pulsować straszną energią, kurnata. Młodsza krew wypala mi trzewie. No i moja bestia jest is dead. Dziwne, bardzo dziwne. Dobra, smoczej krwi na razie pić nie będziemy, jakby co tam to w naszym ekwipunku jest. Udamy się do Kawalorna, jeszcze do jego chatki. Dobra, wziąłem jego 9999 rudy. Dam ci w tym, znaczy dałem ci w zamian za tą kulę ognia, dwie kule ognia. Pierścień wojownika w 2, amulet wojownika. Pomniejszy pierścień niezwyciężoności, pierścień magicznego pancerza. No i resztę rzeczy dam tutaj, resztę kasy dam ci w tym momencie w strzałach, mój drugi przyjacielu. 8000, 9000, za dużo. Jest dużo, za dużo. Się rozpędziła moja postać. 50, 40, 30, 20, 10, okej, okay, za dużo. 9999, spoko, przyjmij. Hejka, idziemy w tym momencie jeszcze na klify do naszego przyjaciela, alchemika. Jesteśmy tutaj, o. Okej, jak mapka. Dobra, znajdujemy się w tym momencie tutaj na klifie. Mogę sobie zrobić jedną z miaszczych większy ekstrakt z rudy. Właśnie coś uważyłeś z miaszczych, które sobie zapiszemy. Dobra, jesteśmy tutaj na klifie, muszę sobie z tym oto człowiekiem porozmawiać. Trzeba się z nim jakoś odpowiednio wziąć i
ustawić. Czyjego trzeba odpowiednio wziąć ustawić? Jeszcze krzyk do tyłu. Ok, sobie teraz możemy wziąć i zapisać jakby co? Złaź mi z drogi, człowieku! Ile razy mam ci powtarzać, zejdź mi z drogi! Tak więc, uważasz dla mnie miksturkę? Uważasz dla mnie jakąś miksturę? Jeśli posiadasz odpowiednie składniki. To esencję siły poproszę. Wyciąg siły? Oto wyciąg siły. Jaki zdenerwowany idzie, kurczę, tam brać i pracować koło tego stałego, rozumiesz, tego stołu alchemicznego. Ej, co się dzieje z mapą? Nie z mapą, tylko z kamerą. Nie powiem, trochę się przy tym Złaź mi z drogi, człowieku! Człowieku, weź mi, uważasz jeszcze jedną miksturkę, jeśli uważasz możesz. Uważasz dla mnie jakąś miksturę? Jeśli posiadasz odpowiednie składniki. No to wyciąg siły jeszcze raz poproszę. Oto wyciąg siły. Nie powiem, trochę się... Wyciąg siły jeszcze raz. Oto wyciąg siły. Nie powiem, trochę się przy tym zmęczyłem. Wróć za chwilę. No jeszcze jedną poproszę miksturkę. Jeśli... Wyciąg siły po raz czwarty. Oto wyciąg siły. Nie powiem. Uważ, damy miksturkę. Jeśli... wyciąg siły już nie będę mógł zrobić. Nie masz odpowiednich ingredientów. Tak więc uważ dla mnie jeszcze jedną miksturkę. Uważ. Esencja siły. Wyciąg siły, esencja siły. Oto esencja siły. Kurczę, jest nieciekawym. Ten koleś się co jakiś czas na tym stole bierze i zacina, tak więc trzeba się odpowiednio tutaj wziąć i ustawić. Esencję siły jestem w stanie sobie wziąć, trzeba zrobić, czy a? Napój lekkości, esencja siły. Nie może. Dobra, stary, dzięki ci za wszystkie młodzieńcze miksturki. I zrób sobie to, co masz sobie do roboty. Ja mam w tym momencie siły 352. 352 do siły mamy. Mam te wszystkie miksturki, ja? Mamy 4 miksturki. Wyciąg siły, bonus do siły plus 4. Jedną esencję do siły, bonus do siły plus 2. Siła plus 2, zamiast 354 siły. 358, 402. Co ja mówię? 362. 366. Dokładnie. No i 370 siły w tym momencie. Zamiast w tym momencie. Mam poziom 28, 658 394 punkty do doświadczeń. Do następnego poziomu potrzebuję 702 500. Mamy 22 punkciki do umiejętności, 370 siły, 214 zręczności, 307 do many, 760 punktów życia, ochrona przed bronią, 195 przed pociskami, 140 przed ogniem, 128 przed magią, 175 miecznik, 89. Więc ja w tym momencie grę sobie zapisuję. Bardzo wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, piszcie jakieś komentarze. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hejka, no i papa.